Cześć, z tej strony Tomek, witam Cię w odcinku, w którym przyjrzę się paru projektom oraz ich sposobom na to, w jaki sposób na nich właśnie zarabiać. Czyli tak naprawdę spojrzymy trochę od innej strony niż od strony przeciętnego inwestora, spojrzymy od strony osoby, zespołu, organizacji czy też firmy, która zamierza właśnie wejść w blockchain i w jaki sposób czerpać z tego korzyści. Także serdecznie zapraszam Cię do wysłuchania i do obejrzenia tego odcinka. Sposobów na monetyzację, na zarabianie na własnym projekcie blockchain jest przynajmniej kilka. Część z nich przedyskutowaliśmy na grupie na Telegramie, do której serdecznie Cię zapraszam. Link znajduje się poniżej w opisie do tego filmu. Ja zebrałem to wszystko, wyodrębniłem kilka takich dosyć ciekawych pomysłów, które myślę, że w dosyć prosty sposób mogą być zaimplementowane w projekcie, dla którego chcemy wypuścić tokeny i dzięki któremu chcemy zyskiwać na wartości. Pierwszym z takich sposobów jest podejście reprezentowane przez takie projekty jak DexTools czy AstroTools, gdzie po prostu jako posiadacz danego tokenu jesteśmy w stanie i mamy dostęp do określonych funkcji tego serwisu. Czyli my jako osoby tutaj od tej strony wypuszczające taki projekt, oczywiście realizujemy go zgodnie z tym, że również wypuszczamy tokeny tego projektu. Następnie te tokeny, już trochę mniej dyskutując o to, w jaki sposób one są dystrybuowane, natomiast te tokeny dostępne na zdecentralizowanej giełdzie, przykładowo na Uniswapie, są możliwe do kupienia i do sprzedania. I w tym momencie osoby, które posiadają tokeny takiego projektu, logując się na stronę, a raczej uwierzytelniając się na stronie za pomocą takiego narzędzia jak chociażby MetaMask, który jest portfelem, i na danym adresie, jeśli mamy tokeny takiego projektu, dzięki temu mamy dostęp do określonych funkcjonalności. Oczywiście możemy to również w jakiś sposób rozbudowywać, to znaczy w zależności od ilości tak posiadanych tokenów mamy dostęp do coraz to bardziej przyjaznych, bardziej przydatnych użytkownikom funkcji. Także jest to taki dosyć prosty model, w którym wypuszczamy tokeny, wypuszczamy serwis internetowy i w którym sprawdzamy, czy użytkownik odwiedzający posiada te tokeny, w jakiej ilości je posiada i adekwatnie do tego dajemy mu dostęp do określonej funkcjonalności tego serwisu. Kolejna grupa możliwości, jakie daje nam blockchain oraz zarabiania na tej technologii ze strony wydawcy projektu, są to oczywiście tokeny NFT, czyli non-fungible tokens, tokeny niejednorodne, niepowtarzalne, unikalne, czy też również nazywane niepodzielnymi. Tutaj wypuszczając taki token czy taką grupę tokenów, możemy je oczywiście sprzedawać przez jakiś serwis czy choćby poprzez portal OpenSea. Następnie również weryfikować po stronie naszego serwisu, czy dany odwiedzający taki token posiada. Jeśli posiada token na tyle unikalny, to na przykład może mieć możliwość, nie wiem, bezpośredniego połączenia się z supportem czy też wideo rozmowy z właścicielem danej usługi. Możemy również to podzielić na dwa takie podejścia, czyli w momencie, kiedy dany token jest zakupiony i spalony, wtedy dajemy dostęp do danego dobra, czy też wysyłamy fizyczny produkt, jak i również możemy sprawić, że
pobudzić to jakby płynność tego projektu, czyli umożliwić handel tym tokenem. Dzięki temu to prawo do odwiedzania serwisu czy też dostępu do określonych informacji może być zbywalna poprzez właśnie handel tym tokenem niejednorodnym. Kolejne podejście do monetyzacji to oczywiście projekt Basic Attention Token. Tutaj mamy tak naprawdę trzy grupy, które w jakiś sposób mogą czerpać z tego tokenu. Mamy użytkowników, mamy dostawcę reklam i mamy osoby publikujące. I tutaj model jest o tyle ciekawy, że na przykład posiadanie takiego tokenu może powodować niewyświetlanie reklam lub też publikowanie treści może być nagradzane przez posiadaczy takiego tokenu właśnie przesyłaniem jego do osoby publikującej daną treść. I tutaj znowu również jest dosyć ciekawy model monetyzacji, ponieważ jako osoby chcące wypuścić projekt, a następnie w jakiś sposób monetyzować ten membership, czyli te grupy osób, które będą się gromadzić wokół niego, możemy również takie podejście zastosować. Kolejna ciekawa opcja, jaką chciałbym tutaj przedstawić, jest zaimplementowana w projekcie Rarible, który ten projekt również omówiłem na swoim kanale w jednym ze wcześniejszych filmów. Tutaj tak naprawdę w pewien sposób token jest rozdawany pomiędzy użytkowników tego serwisu. W dużym skrócie mówiąc, serwis ten umożliwia sprzedawcom, jak i kupującym łączenie się w zakresie właśnie tokenów NFT. Czyli tutaj osoby tworzące takie tokeny mogą je sprzedać oraz osoby chcące nabyć dany token mogą je kupić. I co ciekawe jest, że projekt ten co tydzień nagradza użytkowników tego serwisu, czyli w momencie, kiedy jesteś sprzedającym i coś sprzedałeś lub kiedy jesteś kupującym i coś kupiłeś w danym tygodniu, to z określonej puli, która co tydzień jest dystrybuowana na takich właśnie użytkowników, otrzymujesz pewną część tokenów Rari właśnie za to, że je używałeś. I tutaj również ciekawy model monetyzacji ze strony osób oferujących ten produkt, ponieważ w jakiś sposób oni nagradzają oraz generują ruch, generują użyteczność dla tego projektu, jednocześnie rozdając taki token. Oczywiście ten token również musi mieć jakieś zastosowanie, żeby miał on w dłuższym terminie wartość. No na ten moment w przypadku Rari, jak i w przypadku większości tego typu projektów, jest to token typu governance, czyli token, dzięki któremu mamy możliwość zgłaszania nowych funkcji do serwisu i też głosowania nad tymi, które zostały już zgłoszone. Kolejny model to tak naprawdę dostawca płynności, czyli tutaj wchodzą w grę zdecentralizowane giełdy typu AMM, gdzie tak naprawdę ze względu na specyfikę ich działania musimy dodać płynność dla danej pary kryptowalutowej. I w tym momencie my jako wydawcy konkretnego tokenu mamy możliwość również rozpoznania tego, czy dany adres jest dawcą płynności dla naszej pary tokenów. Czyli dla przykładu projektu Uniswap, tokenu Uni, jeśli ja jestem osobą, która dostarcza płynność dla pary Uni ETH, to również na moim adresie pozostaje ślad po takiej operacji. I w tym przypadku po wejściu na stronę na przykład Uniswap i stwierdzeniu, że tak, jestem dostarczycielem płynności dla tokenu Uni, również wydawcy tego serwisu mogą w jakiś sposób oferować mi specjalnie dedykowane treści lub inne właśnie featurey, inne możliwości, które nie są dostępne dla zwykłego użytkownika lub też dla użytkownika, który nie jest dostarczycielem płynności. Pytanie, dlaczego serwisom powinno zależeć na tym, aby ta płynność
była dodawana przez pozostałych użytkowników. Przede wszystkim jest to forma dywersyfikacji takiej płynności, której w tym przypadku ta płynność nie jest dodawana tylko z jednego adresu. Powoduje to również większe zaangażowanie ze strony uczestników rynku, ponieważ widzą, że ta płynność jest duża, jest dodawana, czyli nie ma problemów z ewentualnym zbyciem takiego tokenu właśnie na zdecentralizowanej giełdzie. Kolejny projekt, również z ciekawą propozycją rozwiązania tego problemu monetyzacji, jest to dosyć nowy projekt Hedgic, gdzie tak naprawdę stakeując tokeny tego projektu, czyli tutaj mamy monetyzację opartą o staking, część zysków z prowizji danej platformy jest przesyłana właśnie na adresy stakeujące ten token. Czyli tak naprawdę tutaj jako posiadacze tego tokenu projektu Hedgic zarabiamy, a w zasadzie zyskujemy na dwa sposoby. Przede wszystkim dostajemy tą bonifikatę w postaci stake'owanych tokenów, jak i również w miarę jak ten projekt będzie zyskiwał na popularności i jego zastosowanie będzie oraz adopcja coraz większa, to w zależności od tego, ile tego stake'ujemy, jak długo, część zysków z prowizji platformy będzie również wpływała na nasz adres. I ostatnim tutaj projektem, również z ciekawym modelem biznesowym, jest projekt Staffy z jego tokenem Fi, który tak naprawdę pozwala na ożywienie użyteczności stake'owanych tokenów różnych protokołów. Czyli tutaj on tak naprawdę sprawdza, czy dodaliśmy do stake'owania projekty, czyli zabezpieczamy dany protokół. Jeśli tak, to otrzymujemy tokeny właśnie projektu Staffy i w zamian za to dalej również mogą nam być oferowane jakieś kolejne bonifikaty, kolejne bonusy czy też promocje. I myślę, że tak naprawdę na ten moment to już wszystko. Jeśli macie jeszcze jakieś ciekawe pomysły, w jaki sposób jako twórca projektu zdecentralizowanego możemy monetyzować to, co zlepiliśmy, bardzo proszę o pisanie tego w komentarzach oraz może w jaki sposób implementacja takiego mechanizmu dla Was jako inwestorów byłaby najbardziej zachęcająca. Na ten moment to już wszystko. Dziękuję Wam. Cześć.